zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, partia demokratyczna to już kompletnie odrzuciła demokrację ze swojej nazwy. W zasadzie no, to już od dzisiaj powinna się nazywać Komunistyczna Partia Stanów Zjednoczonych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach, które bardzo często są zdemonetyzowane. No, Stany Zjednoczone Ameryki, no również chyba trzeba zakwestionować to, czy są zjednoczone. No, tak jak teraz Joe Biden opowiadał, no to w zasadzie powiedział, że połowa Ameryki, no to są półfaszyści. To są półfaszyści, no, bo komunistyczny taki slogan jest, jak nie mają argumentu, jak nie potrafią nic powiedzieć, no to nawyzywają przeciwnika od faszystów, no i wszystko jest usprawiedliwione. Im się wydaje, że po prostu ludzie będą słuchali. W czasie tego swojego przemówienia Duch Narodu, no to miał być przemówienie Duch Narodu, no to taki był Duch Narodu, że Biden w ogóle nic nie mówił. Nie mówił o narkotykach, ale wspominał ten MAGA. MAGA to znaczy Make America Great Again, czyli zrób Amerykę wspaniałą znowu. Nie mówił. Mówił 13 razy o tym MAGA. No, każdy myślał, że usłyszy od prezydenta o inflacji, o cenie benzyny, o granicy, o bałaganie na granicy, o przestępczości, o inflacji, o szkolnictwie. No, wszystkie te narkotyki, bezdomność, nie, tego nie usłyszał. Jedyne, co Biden mówił, no to, to krzyczał tylko o Donaldzie Trumpie, no i o republikanach. Obraził w zasadzie 70 parę milionów obywateli, którzy głosowali na Donalda Trumpa, obywateli, którzy są republikanami. No i teraz Biden idzie w kierunku jednopartyjnej, komunistycznej organizacji i chce zlikwidować. Dużo tych demokratów, no to po prostu krzyczy, żeby republiki, tak jak z Nowego Jorku, Hochul, no to ona powiedziała, żeby republikanie wypie z Nowego Jorku, no bo tam jest komunizm, jak im się nie podoba, no to niech... No, czyli 270 lat demokracji amerykańskiej, 270 lat dialogu, 270 lat kongresu, prezydentury. Wszystko przez okno. Przychodzi jednopartyjna sitwa, czerwone świnie przychodzą i mówią, że jest jedynie słuszna partia, jedynie słuszna linia polityczna, a resztę w zasadzie no to do Auschwitz, do piachu, do gułagu. Nie ma dyskusji, albo jest nasza prawda, albo w ogóle nie ma prawdy. I przez lata to było oczywiste, że w zasadzie demokraci boją się i nienawidzą Donalda Trumpa, no ale nie mogą żyć bez niego. No, normalni ludzie widzą, że jednak Donald Trump, no to jednak reprezentuje normalną jakąś taką Amerykę konserwatywną, wolnego rynku, rodzinną, religijną, tego rodzaju rzeczy Amerykanie się poczuwają. No na pewno tam Trump miał najróżniejsze przechery tam seksualne, małżeńskie, tego rodzaju rzeczy. Na pewno miał jakieś, zarzucają mu najróżniejsze rzeczy finansowe. No ale to dużo jednak, no nikt nie jest idealny. I to co dzisiaj Partia Demokratów robi. No Partia Demokratów na dzień dzisiejszy, no to w zasadzie chce zlikwidować chrześcijan, chce zlikwidować katolików, chce zlikwidować białych, chce zlikwidować podatników, chce zlikwidować ludzi w związku małżeńskim, chce zlikwidować mężczyzn, no w sumie to nawet chce zlikwidować kobiety. Także jak się posłucha, co komuniści dzisiejsi chcą robić, no to normalność ma zniknąć, a nienormalność ma być nową normalnością.
Biden, kiedy dochodził do władzy, no to on w 2020 roku, w czasie kampanii, no i w czasie tej inauguracji, no to on mówił, że on zjednoczy kraj, zjednoczy naród, że w zasadzie ta jedność jest jak najbardziej ważna. No nawet w czwartek mówił, że jedność jest najważniejsza, no ale dla komunistów jedność to jest taka, że jeżeli mamy się zjednoczyć, no to masz wstąpić do naszej partii komunistycznej. Innej jedności nie ma, jakiekolwiek przeciwne spojrzenie na świat, jakikolwiek inny punkt widzenia, no to jesteś wrogiem ludu, wrogiem komunistów, no i w zasadzie masz być odstrzelony. No, nie będzie dziwne, jeżeli zaczną się mordy polityczne. Było bardzo wiele napadów na republikanów. No, prasa kłamie, telewizja kłamie, oni nigdy o tym nie mówią, no, ale było. Większość ich ataków to są antifa. Antifa to są niby antyfaszyści, no, ale to są komuniści. Komuniści z łańcuchami od motorów, z gazrurkami, w maskach. To jest po prostu, to jest zbrojne ramię partii komunistycznej, czyli dzisiaj dawniejszych demokratów. No taki atak przez Bidena, prezydenta, no to każdy normalny człowiek się zastanawia, o co chodzi temu 79-letniemu staruszkowi, któremu wszystko mówią przez słuchawkę. On jest po prostu jak kukiełka w teatrze. On czyta to, co ma przeczytać, powtórzy to, co ma powtórzyć. Jak mu powiedzą, że ma zejść ze sceny, to schodzi ze sceny. Czasami mówi, co ma, czy dobrze usłyszał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także ta strategia, no, komunistom się wydaje, że strategia taka atakowania Trumpa, no to spowoduje to, że podnieci tych wszystkich lewicujących, no niekoniecznie lewaków, ale lewicujących ludzi, którzy mają prawo do głosowania, i że wygra. No, dał taką nalepkę. Dał nalepkę tego maga republikanin. Czyli w zasadzie patrzycie się na takiego maga republikanina. No i 70 milionów ludzi takich jak ja jest po prostu wrogiem Bidena. No, To jest ciekawe, no bo większość tych 60 milionów, tak jak mówiłem, ich interesuje, co się dzieje z przestępczością, co interesuje z granicą, z inflacją, z ceną benzyny, szkolnictwem, jedzeniem, narkotykami i tak dalej, i tak dalej. Także kompletnie, punkt widzenia jest kompletnie inny pomiędzy komunistami a republikanami, no ale oni robią nagonkę, no hitlerowcy robili taką nagonkę, no to później były kryształowe noce, to później były obozy zagłady, obozy koncentracyjne, ale wcześniej no to motłoch szedł i rozbijał szyby Żydom. Żydzi później uciekali na potęgę w 1937, 8, 9 roku uciekali do Polski, później już za daleko nie mogli uciec. No później to spowodowało to, że 3 miliony polskich chrześcijan również zostało zabitych przez to, że właśnie hitlerowcy, Niemcy robili takie rzeczy, no ale podpuścili tych swoich obywateli, ci swoi obywatele wcześniej głosowali na Hitlera. No i dzisiaj demokraci chcą jednopartyjnego systemu, jak oni by mogli, to by po prostu tą konstytucję wyrzucili do śmieci, tak jak Hitler odrzucił, zdelegalizował partie opozycyjne, to Biden i jego załóżnicy, oni naprawdę wierzą, że oni powinni zdelegalizować opozycję amerykańską. To jest duże przekonanie i coraz więcej Amerykanów, tych lewicujących, przekonuje się, że to musi się coś takiego stać. To jest makabryczne, to jest straszne, że społeczeństwo faszerowane tym socjalizmem przez ostatnie 60 lat w tych szkołach i uczelniach, które są coraz droższe, co były coraz
coraz droższe. Dwa, trzy pokolenia wyrosły w przeświadczeniu o tym, że jest jedynie socjalizm słuszny i że socjalizm ma prawo fizycznie praktycznie wyeliminować przeciwników. Nie ma już żadnego miejsca na dialog. Ta strategia antytrumpowa, żeby spolaryzować społeczeństwo jeszcze bardziej, no naprawdę trzeba być głupkiem, żeby myśleć, że wzbudzi w demokratach chęć do głosowania, no bo na każdą akcję jest reakcja, no i ilekolwiek jest demokratów będzie chciało głosować w tym podnieceniu, w tej nienawiści można powiedzieć, no w dosyć perwidnym systemie, to Biden ustawił, no to będzie reakcja. Będzie reakcja republikanów, którzy również się jako zewrą szeregi i po prostu pójdą głosować. No pół obrazić pół narodu i 70 milionów wyborców, no to jest nieprawdopodobne. No i później wychodzi taki prezydencina, on mówi tak, no nie każdy republikanin, nawet nie większość republikanów jest MAGA. No, co to za wyjaśnienie? Czyli powie, że jest tylko grupka ludzi do odstrzelenia? No to taki gest jeszcze bardziej powinien wkurzać. No, przede wszystkim republikanów, no ale nawet zastanawiać demokratów. No i później mówi, że nie ma dwóch zdań, że partia republikańska jest dominowana i w zasadzie kierowana przez Donalda Trumpa i przez republikanów. MAGA. No, nie ma dwóch zdań, kto kieruje Partią Demokratów. Partią Demokratów kierują wściekli komuniści. Te lewactwo opanowało Partię Demokratów i to jest straszne, bo jeszcze Republikanie wierzą w dialog. Republikanie, czy MAGA, czy nie MAGA, każdy normalny republikanin wierzy w demokrację. Partia Demokratyczna nie wierzy w demokrację. Partia Demokratyczna wierzy w nakaz. Biden zamknął biznes w Ameryce. Pierwszego dnia zamknął rurociąg. Teraz ostatnio dał 500 miliardów dolarów podatków amerykańskich dla studentów, którzy studiowali najróżniejsze głupoty w stylu socjalistycznej nauki społecznej. To jest to, co ci komuniści robią. Zabierają bogatszym i rozdają leniom. No bo to nawet nie jest to, że rozdają biedniejszym. Rozdają po prostu leniom, którą się nie chce pracować. No w sumie cała ten atak na republikanów, no to jest zbudowany na około tych wyborów, no i tych pytań, którzy wszyscy mieli, tak? Wszyscy mieli, no bo teraz się okaże, kto będzie głosował na Bidena i czy Biden miał faktycznie tyle głosów. No i również chodzi o 6 stycznia. 6 stycznia, no to były w zasadzie protesty w 2021 roku, no bo inauguracja i zaprzysiężenie prezydenta jest 21. Tam było 15 dni wcześniej, tam były te liczenia głosy i tak dalej, no ale bardzo wiele ludzi w Ameryce po prostu pojechało do Waszyngtonu dla pokojowego protestowania z wielu zakątków Ameryki. No i przy okazji tam jakoś zostali wpuszczeni. Tam było chyba kilkaset tysięcy ludzi w tym Waszyngtonie. No i 600 czy 800 po prostu najbardziej jakichś takich albo zapalonych, albo najbliżej kongresu. No weszło do państwowych budynków. Niektórzy tam pokradli. No ale tam policja otwierała
otwierała drzwi, zapraszała. No i teraz właśnie to jest jeden największe oskarżenie przeciwko republikanom. Tyle tylko, że te perfidne świnie komunistyczne nigdy nie mówią o tym, co Antifa robiła. Antifa w Portland, w Oregon, to tam miasto zostało spalone, tam komisariat policji, to chcieli zabetonować, tam bardzo dużo ludzi było zastrzelonych. Także kiedy Antifa walczyła, kiedy Antifa robiła najróżniejsze rzeczy, no to komuniści tłumaczyli, że to jest bardzo pokojowe wyrażanie zdania i opinii i niezadowolenia politycznego. No a kilkaset osób, które tam weszło, no to praktycznie rzecz biorąc skarżą ich wszystkich, tam podostawali nieprawdopodobne jakieś wyroki. Jeden jakiś były policjant dostał 10 lat więzienia za wejście, nie zabił, nie próbował zabić, nic tam nie ukradł. A w niektórych miastach Antifa, powiedzmy, wrzuciła butelkę z benzyną do radiowozu policyjnego. Policjanci uciekli z tego radiowozu. No i nic się im nie stało. Nic im nie dostało. Dostali po prostu klapsza po rękach i Antifa została wypuszczona. Amerykanie to widzą. Normalni to widzą. Demokraci, komuniści nie chcą tego widzieć. A jeżeli nawet widzą, no to jest takie chamskie, debilowate, prymitywne, komunistyczne określenie. Należało im się, tak? No należało im się. No to nie o to chodzi. Od setek lat wszyscy normalni ludzie mówią, że każdy ma prawo do swojego głosowania, do swojej opinii. No i dlatego kongres jest podzielony, dlatego opozycja nie jest likwidowana. Teraz demokraci chcą praktycznie, że biorąc, zdelegalizować opozycję. Takie demonizowanie i niszczenie przeciwnika politycznego, no to jest straszne. No, tak się zastanawiając, to czy to będzie działało dla tych demokratów 8 listopada, czyli to jest drugi wtorek listopada, no ale raczej nie. Żadni wyborcy nie są na tyle naiwni, żeby to zrobić. No i większość normalnych jest w stanie powiedzieć, co w ciągu 20 miesięcy urzędowania, prezydentowania przez Bidena, no to widzą, co tu się dzieje. Wszystkie te rzeczy, jak wspominałem, narkotyki, przestępczość, granica, inflacja, benzyna, szkolnictwo, jedzenie, to wszyscy widzą. To wszyscy widzą i demokraci również widzą. Większość demokratów nie jest walnięta, nie jest lewacka, nie jest komunistyczna. Po prostu dali sobie wmówić i dali sobie zabrać przewodnictwo. No, komuniści to jeszcze liczą na to, żeby dołożyć Puerto Rico, żeby dołożyć tam jeszcze jedne wyspy, żeby uzyskać właśnie głosy senatorów. Proponują dopakowanie Sądu Najwyższego. No, chcą przejąć po prostu władzę metodami komunistycznymi. Komunista to zawsze będzie komunista. Biden miał zjednoczyć Amerykę, a tak jak Biden polaryzuje i rozdziela Amerykę, to jeszcze żaden z prezydentów tego nie robił. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, wygląda na to, że chrześcijanin, katolik, biały podatnik w związku małżeńskim, a szczególnie mężczyzna, no to jest
jest wrogiem. Jest wrogiem po prostu komunistów, jest wrogiem wegetarian, jest wrogiem homoseksualistów, jest wrogiem tej nowej, zielonej, komunistycznej zarazy, która nadchodzi w bardzo, bardzo szybkim tempie. No i dużo ludzi się poddaje. Także głosujcie. Inaczej nie da rady się wyzwolić od tego wszystkiego. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No mam nadzieję, że ta ostatnia jego przemowa otworzyła wam oczy. Zdrowia dla normalnych.